Rosja atakuje Polskę, a NATO nie pomaga. Polsce i to wszystko w majestacie prawa. No właśnie, dzisiaj przedstawiam szokującą przepowiednię jasnowidza jackowskiego e, wizję. Czy rzeczywiście ta przepowiednia jest możliwa do zrealizowania. Jak to możliwe, tak, że Polska będąc w NATO, gdyby została zaatakowana, sojusz NATO miałby furtkę, żeby Polsce nie pomóc. Nieprawdopodobna sytuacja. E, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę właśnie tych słów to jasnowidza jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, klik na krzywdzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No oczywiście Polska jest w NATO, jest też w Unii Europejskiej. Takie sojusze są bardzo ważne, są one niezbędne w dzisiejszych czasach. Nikt nie podważa, żeby po prostu nie być w NATO, czy też w Unii Europejskiej. Każdy z nas chce pokoju. To, co robi ja to potępiam, Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, ale według Jasnowidzeckiego jest możliwość, taka jest furtka, że. Polska, pomimo tego, że zostałaby napadnięta przez Rosję, wtedy z pomocą nie przyjdzie NATO. Już pomijam kwestię tchórzostwa, także inne państwa mogą się odwrócić, powiedzieć, nie, to nie jest nasza sprawa, nie interesujmy się tym, byle tylko Rosję zaatakowała dalej niż Polskę. Ale nawet według Jasnowidza eckowskiego istniałaby taka możliwość prawna, jeśli chodzi o NATO. Warto pamiętać o tym, że Sojusz Północnoatlantycki, a więc NATO, jest to sojusz obronny. Ja zawsze mówię w ten sposób. Po pierwsze, tak, jest to sojusz obronny, a więc on atakuje w momencie, kiedy zostanie zaatakowany. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest gigantyczny, bardzo silny sojusz. Tak, wiele osób jakby deprecjonuje tutaj siłę tego sojuszu. To jest bardzo duży, bardzo mocny, praktycznie tutaj sojusz. Gigantyczna armia, jeśli chodzi o wojsko. No, nie jest powiedziane, że od razu by cały sojusz na to został aktywowany tak? Wszystkie po prostu wojska, wszystkich członków zostały aktywowane, ale nie wiem skąd, wśród wielu ludzi jest takie przeświadczenie, że tak na przykład teraz Rosja prowadzi wojnę na terenie Ukrainy, to na przykład, że po prostu tutaj NATO jest si bezsilne i tak dalej. NATO moim zdaniem by spokojnie pokonało tej Rosję, ale Rosję samodzielną, bez wsparcia jakiegokolwiek. Natomiast no, to nie znaczy, że NATO musi po prostu za każdym razem prężyć mózgu pokazywać swoją siłę, tak? Militarną. Ale według jasnowicy. Jackowskiego jest taka furtka, to jest dosyć ciekawa sprawa, według Jasnowidza jest zapis, jeśli chodzi o umowę międzynarodową, na podstawie którego jakby podpisywane te właśnie tak, sojusze NATO z po prostu tak, no, poszczególne państwa, były republiki radzieckie, wchodziły w skład tutaj NATO, to Rosja zarosiła sobie takie prawo, jeśli chodzi o umowę międzynarodową, żeby praktycznie tutaj w NATO nie były państwa, które graniczą z Rosją, tak? Które graniczą praktycznie z Rosją. Czyli, no, no Polska już graniczy jakby poprzez obwód kaliningradzki, no, ale to jest tylko pewna część, tak? Czyli, gdyby na przykład według Jasnowidza hipotetycznie zakładając, oczywiście nikt z nas tego nie chce, ale gdyby na przykład cała Ukraina została podbita. To Polska by wtedy graniczyła z Ukrainą, obwodem kaliningradzkim, Białorusią, wiadomo, tak i inne państwa, ale graniczyłaby z Ukrainą, która byłaby pod butem rosyjskim. Eee, I wtedy, na przykład, istniałoby ryzyko, że gdyby Rosja zaatakowała na Polskę ze strony Ukrainy, wtedy, na przykład, sojusz mógłby się odwrócić napięcie i powiedzieć: No tak, ale tutaj, po prostu, tak, według umów międzynarodowych, NATO nie może po prostu pomóc Polsce, bo NATO ma taką umowę zapisaną z Rosją, że po prostu tutaj NATO nie pomaga tym państwom, które po prostu graniczą z Rosją. tak, Czy, czy Rosja po prostu mówi, że NATO nie mogą być te państwa, które graniczą z Rosją? No ale tak powiedziałem, no jest to dyskusyjne, bo pierwsze, tak, gdyby tutaj Rosja zaatakowała, Rosja wtedy musiałaby całkowicie podbić Ukrainę, i Rosja by musiała prowadzić tam swoją władzę. I ta władza musiałaby zostać uznana międzynarodowa, tak? Ta władza musiałaby być uznana poprzez wszystkie państwa na świecie. A wiadomo, że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca. Nawet gdyby Rosja podbiła tutaj Ukrainę, w sensie, w sensie prowadziła tam praktycznie swoje władze, urzędy i tak dalej. Oczywiście nikt z nas tego nie chce, nie chcemy takiego scenariusza, ale no na przykład później Rosja gdyby zaatakowała z terenu Ukrainy na teren Polski, to by na przykład Sojusz, tylko też pamiętajmy o tym, że Sojusz może twardo stać przy swoim, powiedzieć, że to nie, to nie ma znaczenia, a z drugiej strony te państwa będące członkami NATO, które są tchórzami, którzy się boją praktycznie o swój interes, powiedzą, no nie, 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 ale teraz to już my Polscom nie możemy pomóc, bo Polska no, jest w NATO, ale było wcześniej ta umowa międzynarodowa pomiędzy NATO a Rosją, że państwa, które graniczą z Rosją, to nie mogą być po prostu tutaj w NATO, tak? No właśnie, więc to jest też tak po prostu kontrowersyjna praktycznie sprawa, znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia, jakby taka swobodna, jeśli chodzi o interpretację, tak? Że dzisiaj oczywiście NATO nas chroni, jest gwarantem bezpieczeństwa, natomiast pytanie, też, jaki byłby pomysł innych państw, tak? Czy oni by po prostu. Ja zawsze mówiłem w ten sposób, że czy inne państwa chcą wystawić Polskę i żeby Polska została podbita jako ziemia praktycznie spalona? I zawsze mówiłem w ten sposób, tak? Jakby moje takie przewidywania, taką analizę, że NATO by wystawić przedstawiło Polskę w najgorszym scenariuszu, ja nie mówię, że nie, nie, nie przyjdzie z pomocą, bo raczej przyjdzie z pomocą, tak, chociaż nigdy nie ma gwarancji stuprocentowej, ale już dalej na przykład Rosja nie pójdzie niż Niemcy, tak, że nie przekroczą tej granicy z Niemcami, czyli podbiliby Polskę, ale na Niemcy już by nie, po prostu nie ruszyliby się obawiać, bo wtedy rzeczywiście cały sojusz NATO by ruszył, ruszył z całą stanowczością. No, więc dosyć ciekawa sprawa, tylko pytanie jest takie. No, już praktycznie ta umowa jest w jakiś sposób nieważna, no bo przecież graniczymy z obwodem kainigradzkim, tak? Poza tym my tu mówimy na temat Ukrainy, a przecież może być sytuacja taka, że po praktycznie tutaj Rosja podbije Białoruś i będzie kompletnie Białoruś pod butem rosyjskim, tak? No, wiadomo, że teraz Białoruś jest prorosyjska, ale mówimy o całkowite po prostu podporządkowaniem, wcielenie praktycznie tej kompletnej Białorusi do Rosji, że to byłby kolejny teren, jeśli chodzi o o, o Rosję, tak? Tylko no pytanie też jest takie, tak, umowy były podpisywane na tamten czas, nie, czy to nie były umowy z lat 90. No więc y, umowy są podpisywane w danym momencie, tak? No to, to nie tak samo jakby były dwie strony y, umowy, ktoś sprzedaje mieszkanie, tak? I nie sprzedaje mieszkanie za 300 tysięcy złotych w roku tam 2010. No, ale na przykład po 15 latach, a więc w 2025 roku, budzi się i mówi: Ale jak, ja sprzedałem mieszkanie za 300 tysięcy w 2010, a dzisiaj to mieszkanie warte jest pół miliona. Halo, halo, kupujący, który kupowałeś ode mnie 15 lat temu, tak, musisz mi jeszcze dopłacić 200 tysięcy, bo 100 tysięcy, bo cena rynkowa się zmieniła, tak? No, nie, no, podpisywałeś umowę w 2010 roku, kupowałeś mieszkanie, ty sprzedawałeś to mieszkanie, taka była cena rynkowa i na to się zdecydowałeś i koniec, kropka, tak, takie były warunki w danym momencie. To, że po prostu była umowa ta międzynarodowa w tamtym momencie zawierana i tak po prostu był podział geograficzny, jeśli chodzi o poszczególne państwa, no to nie można zakładać tego, co będzie w przyszłości, tak? Zresztą pamiętam, jak tutaj to był początek wojny chyba rosyjsko-ukraińskiej, czy początek inwazji Rosji na Ukrainę, czy na krótko przed tą inwazją, to Putin na przykład rościł sobie prawo, żeby Polska wystąpiła z NATO, tak? No to, to już jest w ogóle po prostu absurd, tak? Żeby powrócono do tych sojuszy międzynarodowych, które mia miały miejsce w latach 90. No nie, no to jest absurd, no to w, ogóle, to w ogóle, tam no wiadomo, że Putin po prostu, tak, i krem stosują swoją e, narrację, ale to, to jest w ogóle, to, to jest abstrakcyjne, tak, no tak jakby powiedzieć, nie wiem, że mamy ściągnąć księżyc na ziemię i tak dalej, no nie da się wrócić e, e, do czegoś, co było praktycznie 20 parę lat temu, tak, czy, czy nawet 30 lat temu, tak, no to wszystko się po prostu pozmieniało. Natomiast no, wiadomo, że Rosja tam sto, sto, stosuje po prostu te swoje tam narracje, e, e, tak, oczywiście tutaj e, parszywe można powiedzieć takie narracje, przecież oni w ogóle atakując Ukrainę to nie mówią, że to jest wojna, tylko to, jest, że to jest operacja wojskowa, tak, czy jakaś po prostu misja, tak, no, to już w ogóle jest po prostu przerażające kłamstwa i no bezczelne po prostu tutaj narracja tej, e, e, właśnie Rosji. Natomiast tak, właśnie to Jasnowid Jackowski mówi, czyli wtedy praktycznie tak ta umowa międzynarodowa pomiędzy NATO a Rosją traciłaby ważność, tak? tylko pytanie, czy dzisiaj jakiekolwiek umowy z Rosją, one są coś warte, Rosja atakując Ukrainę tak naprawdę pogwałciła wszelkie prawa, wszelkie po prostu porozumienia, Rosja w ogóle nie jest jakimkolwiek dzisiaj partnerem do rozmów, no, Rosja też szuka tutaj wsparcia jeśli chodzi o Chiny, bo dzisiaj nikt po prostu poważnie nie traktuje Rosji i kolejna sprawa, Putin, który co chwilę wygraża, że użyje bomby atomowej, nuklearnej. Przecież to jest niepoważny człowiek, tak? Już pomijam kwestię, że sam doprowadzi do zagłady swojej po prostu, tak? Bo użycie takiej broni będą, będą skutki dla całego świata, nawet jakby się ktoś, nie wiem, schował w jakiejś jaskini na drugim końcu świata, na jachcie, zabrałby tam wszystko, jedzenie, helikopter, szpital polowy, zasoby złota, lekarstwa i tak dalej, to i tak będziemy od tego odczuwał skutki. Druga sprawa, mnóstwo tych dzieciaków tych dygnitarzy politycznych, urzędników mieszka w Europie, czy mieszkało wcześniej, tak? I gdzie oni po prostu daliby mieszkali, tak? Kolejna sprawa to chociażby tak, dzieciaki tych dygnitarzy, tak? Ostatnio pokazywali żonę po prostu rzecznika Kremla, pieskowa, bawiła się w Grecji, tak? Tłukła te po prostu talerze, tradycja grecka i tak dalej. Tu wojna trwała, ona w najlepsze, faktycznie tutaj bawiła się w Grecji. No więc gdzie na przykład nawet ci rodziny tych dygnitarzy by na wakacje, czy mieliby jakieś dacze, te rezydencje, tak? No sami sobie. Po prostu e, kręci, kręcą praktycznie bat. Użycie broni nuklearnej to jest nieprawdopodobne, e, sprawa ostateczna, tak? E, a tutaj po prostu Putin sobie tym tak szachuje. Tak, tak samo jak Putin o tym mówi, a co? Po prostu na to nie ma broni nuklearnej. Wy wiecie, jaki jest gigantyczny arsenał nuklearny. Sama Stany Zjednoczone, jakie mają gigantyczny arsenał nuklearny. Ile po prostu a, rakiet atomowych jest zlokalizowanych w Europie, o których my nie wiemy. E, ile po prostu e, a, rakiet atomowych na przykład Francja, Niemcy, tak? Przecież o tym się nie mówi, nikt o tym nie wychodzi z każdego dnia, nie mówią to o namównicy, politycy, więc to w ogóle po prostu taki, taki argument ze strony właśnie Rosji w ogóle jest niepoważny. Tak? No właśnie, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie macie?